Pokój i dobro, kochani. Dzisiaj środa, 23 dzień lutego. Dzisiaj w liturgii obchodzimy wspomnienie świętego Polikarpa, biskupa i męczennika, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Skoncentrujmy się dzisiaj, kochani, na pierwszym czytaniu z listu świętego Jakuba Apostoła. Święty Jakub dzisiaj zwraca się do tych ludzi, którzy w sposób taki autorytatywny, z pewnością siebie, mówią o swojej przyszłości. Mówi o takim konkretnie człowieku, który powiedziałby, że jutro albo pojutrze pojadę na rok do jakiegoś miasta, tam zdobędę wiele dóbr i będę człowiekiem szczęśliwym. Święty Jakub mówi, że jest to wyraz pychy, dlatego że człowiek planując, nie biorąc pod uwagę tego, że Pan Bóg może chcieć czegoś innego, albo nie biorąc pod uwagę również swoich warunków zdrowotnych, w sposób taki pewny siebie mówi tak, jakby to już się stało. A w taki sposób może mówić tylko i wyłącznie Pan Bóg. Święty Jakub mówi o takim sformułowaniu, które może się przydać i Tobie, i mnie w różnych dziedzinach życia, kiedy coś planujemy. Bo planować trzeba. Trzeba różne rzeczy, powiedzmy, przewidywać na tyle, na ile możemy. Ale dwie rzeczy musimy brać pod uwagę. Jeśli Pan tego będzie chciał i jeśli będę żył. I myślę, że to powinno wejść do takiego stałego naszego słownictwa, stałego sformułowania. Jeśli ktoś nas o coś prosi, żebyśmy mówili, tak, oczywiście, jeśli Bóg zechce i jeżeli będę jeszcze wtedy żył, to tak właśnie niech się stanie. Przypominają mi się, kochani, takie sytuacje, kiedy pandemia wybuchła, kiedy ludzie mieli całe terminarze zapisane różnych spotkań, również śluby, wesela, pierwsze komunie święte. To wszystko było już ustalone, wszystko było pewne, że tak na pewno będzie, bo ten scenariusz, powiedzmy, nawet roku liturgicznego był przez wiele lat taki sam i właściwie nic nie wskazywało na to, że mogłoby być inaczej. A jednak pamiętajmy, że do Pana Boga należy ostatnie słowo. Myślę, że Pan Bóg nauczył pokory każdego z nas. I myślę również, że kiedy planujemy niektóre wydarzenia, na przykład kulturalne albo jakieś religijne, procesje, pielgrzymki, czy jakieś wydarzenia, które są plenerowe, musimy brać pod uwagę to, że może na przykład spaść zwyczajnie deszcz albo zerwać się jakaś wichura. I nasze plany mogą niestety się nie spełnić. Kochani, bardzo lubię robić zdjęcia, kręcić filmy i kiedy po latach wracam do tego materiału, kiedy patrzę w oczy tym ludziom z tamtego okresu, kiedy słucham ich głosu, ich wypowiedzi i sobie tak myślę, kiedy oglądam ten film, to oni wtedy nie wiedzieli jeszcze tego, co ja już teraz wiem, że na przykład ich życie stało się bardzo dramatyczne. Albo na przykład nikt nie przypuszczał, że ta osoba, nikt nie podejrzewał, że ta osoba osiągnie tak wielki sukces, że będzie tak bardzo znana. I myślę, kochani, że z pokorą musimy podchodzić do tego wszystkiego. Wszystko, kochani, w tym świecie się zmienia. Dwa razy nie wchodzimy do tej samej wody. Kiedy byłem tutaj w czasie wakacji, ta woda sobie tutaj płynęła, ale nie była to ta sama woda. Była to zupełnie inna ciecz, która gdzieś tam popłynęła i pewnie być może już jest w morzu. Jest to niby ta sama rzeka, ale jednak rzeczywistość inna. I myślę, kochani, że musimy pamiętać o tym, że Pan Bóg jest ponadczasowy, że Pan Bóg jest wieczny, a my, święty Jakub dzisiaj mówi, a my jesteśmy tylko parą. Tak, parą wodną, która dzisiaj jest i jutro jej może nie być. I dlatego z ogromną pokorą powinniśmy podchodzić do naszego życia i zawsze oddawać Panu Bogu, który wie wszystko, od którego wszystko zależy. Oddawać Mu nasze wysiłki, nasze plany. Ktoś powiedział, jeśli chcesz rozśmieszyć Pana Boga, to powiedz Mu o swoich planach. Na zakończenie, kochani, z nad Pilicy, gdzie przeżywam swoje ferie zimowe, chcę przekazać Wam Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Do jutra, jeśli Pan Bóg na to pozwoli, jeśli będę jeszcze wtedy żył. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże. Pa, pa.